Już jutro będziemy przeżywali beatyfikację błogosławionej koncity Barre Seguren. Sługa Boża dołączy do licznego grona świętych i błogosławionych rodziny redemptorystowskiej. Transmisja uroczystości z hiszpańskiej Grenady na antenie telewizji Trwam jutro o godzinie 11.00. Francita Barys Seguren urodziła się w 1905 roku w hiszpańskiej Grenadzie. Żyła zaledwie 22 lata. Wychowała się w chrześcijańskiej pobożnej rodzinie. Jej ojciec Franciszek po stracie całej rodziny wstąpił do zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W jego przypadku także toczy się proces beatyfikacyjny, mówi wicepostulator ich procesów ojciec Francisco Tejerizo. Oboje jednocześnie zostali uznani czcigodnymi sługami 5 maja 2020 roku przez papieża Franciszka. Ich doczesne szczątki spoczywają w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grenadzie. Przybywają tu tłumy pielgrzymów, którzy zawierzają się tym dwóm wyjątkowym osobom, które pokazują nam, jak może wyglądać świętość w życiu codziennym. Podobnie jak założyciel Redemptorystów, święty Alfons Maria Liguori pokazują nam świętość przepełnioną miłością do Najświętszego Sakramentu, godzenia się z wolą Bożą. Oboje są wzorami rodziny chrześcijańskiej. Conchita? Jest wzorem młodej kobiety, która utożsamia się z wolą Pana i składa ofiarę z całego życia. Oboje przychodzą do nas z propozycją wiary w życiu codziennym. W tym czasie, w XXI wieku, w którym żyjemy, to bardzo ważny punkt odniesienia, obejmujący całość życia rodzinnego. Wychowanie dzieci, rozwój, stawianie czoła codziennym krzyżom. Koncita Barseguren od najmłodszych lat dźwigała ciężar wielu chorób. Wielkim cierpieniem dla niej i jej ojca była także bardzo poważna choroba psychiczna matki. Z tym bólem mogli się zmierzyć tylko i wyłącznie podtrzymywani przez nieustanną modlitwę i zaufanie Boga. Cud za wstawiennictwem Sługi Bożej Koncity wydarzył się w 2014 roku. 16-miesięczna dziewczynka, której lekarze nie dawali szans na przeżycie, została całkowicie uzdrowiona. Dziewczynka ma dziś 9 lat, jest w doskonałym zdrowiu, normalnie się uczy. W tym roku miała pierwszą Komunię Świętą. Sługa Boża Koncita Barys Seguren dołączy do grona czterech świętych i dwudziestu ośmiu błogosławionych rodziny redemptorystowskiej.